Dzień dobry, kochani, witam was w kolejnym vlogu. Słuchajcie, tak na szybko, bo już się ściemnia, jest godzina 14:30. Chyba zabieramy was ze sobą. Pracowaliśmy, siedzieliśmy przy komputerze odnośnie sklepu. Wiecie, wszystko dopinamy na ostatni guzik. Wypiliśmy już dwie kawy, zjedliśmy śniadanko. Nel wstała właśnie ze swojej drzemki. Zabieramy ją i jedziemy, słuchajcie, do pobliskiego miasteczka, miasta, do Moniek. Chciałabym odwiedzić Pepko, bo słyszałam, że dużo ciekawych rzeczy, jakaś nowa kolekcja jest Pepko. Także słuchajcie, zabieramy was ze sobą, trzymajcie kciuki, żeby udało mi się kupić jakieś rzeczy, kilka rzeczy też chcę kupić do sklepu, także zobaczymy, co tam w trawie piszczy. No i co? I was oczywiście zabieramy ze sobą, a jak dobrze pójdzie, to Holik z Pepko na kanale głównym będzie grany. Dzień dobry, witajcie. Dobra, kochani, my już wybywamy. Nel już zapakowana z Krzyśkiem w samochodzie. Później wam pokażę czapeczkę Nel, bo mamy dzisiaj takie same. Także lecimy, pieski trochę szczekają. No niestety Śnieżka tak ma, że jak jeszcze gdzieś wychodzimy, to trochę szczeka, ale po chwili się uspokaja, także lecimy. Słuchajcie, jesteśmy w samochodzie i już jesteśmy w Mońkach, ale Krzysiek stwierdził, że szybko poleci jeszcze do sklepu zoologicznego, bo jak wiecie, my mamy akwarium, a chce dokupić jakieś roślinki, nowe kamyczki, trochę zmienić wystrój, także czekamy sobie tutaj z Nelcią na niego. Dobra, słuchajcie, pokażę wam zaraz Nelci czapkę, ale kurczę, tak dawno w niej nie chodziła, że ta czapeczka zrobiła się po prostu już mała i cały czas musimy jej, słuchajcie, naciągać ją na uszy. Ale normalnie muszę wam ją pokazać, ona tak śmiesznie wygląda w tej czapie. Hejka, mamy takie same czapki! Kiedyś wam pokazywałam, to jest czapeczka z Nexta. Dobra, Krzysiek i Nel idą do Neonetu, a ja szybko do Pepko i potem mnie doganią! Jestem nastawiona na łupy. Dużo samochodów jest, myślałam, że dzisiaj nie będzie dużo ludzi. Trzymajcie kciuki, żebym coś kupiła fajnego. Już wam kiedyś mówiłam, że uwielbiam te skarpetki, także wezmę. Przydadzą się, neonowe. Baby, let me love. Witam się z wami kolejnego dnia, zdecydowanie będzie to vlog łączony, a witam się z wami w moim ulubionym sweterku, choć wiem, że wiele z was tego sweterka po prostu nienawidzi, ja go uwielbiam, dawno go nie miałam na sobie, więc stwierdziłam, dzisiaj zakładam. Plan na dzisiaj jest taki, że właśnie jedziemy do sklepu, musimy troszeczkę popracować, trochę rzeczy zrobić, także zabieramy was ze sobą. Śnieg pruszy, jestem ciekawa, ile się utrzyma, mam nadzieję, że jak najdłużej, chociaż jest cały czas na plusie, ale z tego co widziałam, w całej Polsce jest pięknie i biało. No u nas niestety nie, chociaż trzymam kciuki, żeby ten śnieg jak najdłużej się utrzymał. Dobra, kochani, bez zbędnego przedłużania lecimy do sklepu trochę popracować. Panie, otwieraj pan. Hejka! Hej! Lecimy do sklepu popracować. No i dobra, jesteśmy już na miejscu, dojechaliśmy i cały czas pruszy śnieg. I mówię do Krzyśka przed chwilą, że kiedyś to były zimy, słuchajcie. Kiedyś to były zimy, a teraz zimą ze zimę ze świeczką szukać. O, to chciałam powiedzieć, także dobra, wchodzimy i działamy. Słuchajcie, tam na górze coś się dzieje, jakieś remonty są, więc dość głośno. O, proszę, Krzysztof wziął swoje drugie śniadanko, a ja przywiozłam te rzeczy, które wam pokazywałam w holu z Pepko, czyli puszkę na kawę,
na herbatę i na cukier. Tutaj mama kupiła takie małe łyżeczki do herbaty, no i te koszyczki. Te koszyczki są super, już jeden mam, także zaraz Wam pokażę. O, zobaczcie, w jednym koszyczku są już tutaj smoczki, także bardzo fajnie tutaj wyglądają, są bardzo praktyczne. Zobaczcie, właśnie przed chwilą wyjmowałam kocyki, no bo kocyki u nas to podstawa i my mamy póki co tutaj już wprowadzone kocyki z Memi, które są naprawdę świetne, bambusowe, eukaliptusowe. Mamy też fajne kocyki z kapturkami od Bolo. Tutaj oczywiście Lulalove. Lulalove to jest moja miłość od, zawsze Wam o tym mówię, od czasów, kiedy byłam w ciąży z Leo. Mega po prostu, Lulalove jest świetna i od Lulilove mamy też kosmetyki, które jeszcze muszę powprowadzać i wypakować na półeczki. Mamy też szczoteczki od ciemieniuszki, także no powiem Wam szczerze, że coraz więcej tych rzeczy, także wprowadzamy produkty. O, świetne myjki, słuchajcie, od Memi do mycia ciałka maluszka już od pierwszych dni tak naprawdę, także wprowadzamy. Ustawiamy, rozkładamy, jeszcze to wszystko pewnie tutaj się pozmienia, ale tak jak mówię, prężnie działamy. Dobra, jeszcze słuchajcie, dzisiaj chciałabym wypakować książeczki, bo będą też u nas książki, nie wiem czy Wam wspominałam, ale tak, będą u nas książeczki dla maluchów, także jeżeli szukacie fajnych książek, to u nas na pewno znajdziecie ciekawe propozycje i nowości. No i rozpakowuję właśnie wizytówki i ulotki, ale jeszcze Wam nie mogę nic zdradzić, także rozpakowujemy sobie to wszystko. Będą też w naszym sklepie w ogóle, słuchajcie, karty z podziękowaniami za zakupy. Będziemy wrzucać do każdej paczki taką kartę z podziękowaniem i będzie też kilka słów ode mnie dla Was. I tak będę przekładać to milion razy, zobaczcie. Dobra, właśnie będę układała też książki, te, które mamy na półeczkę. Tutaj Krzysiek ma jeszcze swoje sprawy. Tak, zabiera swój sprzęt, a ja będę właśnie ustawiać książki, te już, które są wprowadzone. I tutaj na przykład świetna książka, słuchajcie, Wszyscy ziewają, z okienkami, także no, tą książeczkę bardzo lubimy. Proszę bardzo, Krzysiek też tutaj mi pomaga z książkami, przegląda i mówi, że są po prostu świetne, także świetne, mamy tu jeszcze kilka kartonów. Tak jak mówię, powybieraliśmy takie, ja przynajmniej wybrałam takie propozycje, które wiem, że są fajne, że się spoko sprawdzają, także super. Książeczki znajdziecie również u nas. O, ta książka jest świetna. Moje pierwsze memo. Leo ją bardzo lubi. Ale nie ma to jak Kicia Kocia. Już widzę moją córkę. O tak, no, tak, dokładnie. Kicia Kocia to jest po prostu najlepsza. Tutaj słuchajcie, rozpakowujemy od Bentleya. Marka Bentley Organic. I to jest spray antybakteryjny. Świetna sprawa do czyszczenia zabawek i powierzchni w ogóle, to jest też bio Waszych maluszków, także naprawdę świetna sprawa i wiem, że mamy uwielbiają ten produkt, także kolejny produkt, który mamy uwielbiają, to taki krem do nacierania klatki piersiowej, również od Bentley, ale dobra, jestem w swoim żywiole, ale słuchajcie, to za jakiś czas, bo jeszcze sklep nie otwarte i ja Wam już tutaj trajkoczę, także no, to jest świetna marka. Lecimy do sklepu i po Leosia, do przedszkola. Pani kochani, jestem na chwilkę, słuchajcie, dopijam sobie właśnie kawę. Wróciliśmy do domu już jakiś czas temu, ja już przebrana, tak żeby było mi wygodnie i tak pomyślałam, że odezwę się do Was na chwilę, żeby zakończyć tego vloga, żeby Wam co nieco powiedzieć i tak mi się przypomniało, że zawsze na vlogmasach z tyłu była za mną choinka i wyglądało to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Teraz nie ma choinki, jakoś tak smutno. Nie patrzcie tutaj na to brudne lustro, bo słuchajcie, każdy lubi to lustro. Nel dotyka to lustro, Leo dotyka, pieski też lubią. No i ja jak się maluję, bo nie wiem czy wiecie, czy Wam kiedykolwiek mówiłam, ale ja uwielbiam malować się na stojąco, najbardziej mi to pasuje, najbardziej lubię właśnie malować się na stojąco, niektórzy malują się właśnie przy toalecie, przy komodzie, niektórzy nawet na parapecie rozkładają sobie kosmetyki i gdzieś tam przy świetle dziennym biorą właśnie kosmetyki, lusterko i się malują, ja natomiast nie, ja uwielbiam malować się przy tym dużym lustrze właśnie na stojąco, więc jutro słuchajcie, będzie szorowanie lustra, robię to naprawdę codziennie albo co drugi dzień, tak się kurzy, tak się brudzi, tak się paluszki odbijają, no ale tak to jest, prawda? Jest użytkowane to lustro cały czas tak naprawdę. I słuchajcie, ja zaraz zmykam, pobawić się troszkę z dziećmi. Fajnie, bo mam kolacyjkę, kolację, bo niektórzy nie lubią zdrobnień, a ja bardzo lubię. Tak już mam po prostu, taka jestem. No niestety, każdy ma jakieś tam swoje. Ja na przykład bardzo często zdrabniam słowa.
No, tak jest już. Więc na kolację mam tak naprawdę makaron ten z wczoraj i krewetki też sobie zrobię, tylko wczoraj miałam jakby w sosie teriyaki, a dzisiaj zrobię sobie z mleczkiem kokosowym, z pomidorami koktajlowymi, także taka kolacja na dzisiaj. Trochę popracowaliśmy w sklepie, trochę rzeczy zrobiliśmy, z czego naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. I tak, dzisiaj dostałam trochę pytań o ten sweterek mój kontrowersyjny z Zary na Instagramie. Bardzo wiele z Was pytało mnie, skąd jest. Aż się zdziwiłam, bo to kontrowersyjny sweter i większość go nie lubi, ja go bardzo lubię, więc jest z Zary i bardzo, bardzo go lubię. O tą torebkę Corsa, teraz o niej naprawdę cały czas mówię, bo po prostu znowu się przeprosiłyśmy, więc znowu na Instagramie dostałam o nią pytania. Też ten mój płaszczyk śliwkowy Corsa dostałam pytania, więc tak. Skończyliśmy oglądać Ku Jezioru. Rewelacja, rewelacja, rewelacja. Wyczytałam, że będzie drugi sezon, może jesienią, więc nie mogę się doczekać. Polecam, o tak, z całego serducha. Jeden z lepszych seriali, które ostatnio oglądaliśmy. Także Ku Jezioru, rewelka, skończyliśmy i polecamy z Krzyśkiem Wam bardzo serdecznie. Teraz chciałabym zacząć oglądać Fałdę. Myślę, że to będzie ciężki, konkretny film. Krzysiek jest raczej na tak. Ja jestem na 100%. Dajcie znać, kto oglądał Fałdę, tylko nie spoilerujcie, nie mówcie co i jak, ale powiedzcie, czy warto. Bo wydaje mi się, że to będzie taki sztos konkretny. No i przyszła dzisiaj do mnie bielizna od Amazonki. Ja już Wam kiedyś nagrywałam filmik z bielizną. Jeżeli chcecie, to dajcie znać, to albo we vlogu gdzieś Wam pokażę moje nowości, albo też nagram film na kanał główny, gdzie znajdziecie seksowną, piękną, subtelną bieliznę dla kobiet w każdym rozmiarze. I też fajne, bo w Amazonce macie wizytę online, wszystko jest dobierane pod Was online. Ja kocham, uwielbiam, mam od nich już tyle bielizny, także jeżeli chcecie bieliznę, temat bielizny i kodzik, bo mam super kodzik zniżkowy, to dajcie mi też koniecznie znać. Myślę, że na Instagram, na Instastories albo już się ta bielizna pojawiła, albo jeszcze się pojawi. No wiecie, takie babskie sprawy, porozmawiamy sobie, bo dlaczego by nie porozmawiać sobie trochę o bieliźnie. Dobra, uciekam, słuchajcie, żegnam się z Wami, ściskam Was serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych vlogach. Przysyłam buziaczki, trzymajcie się, hej, pa, pa!